W tym filmie pokażę, jak zainstalować program Camtasia Studio 8 zarówno gdy mamy hasło dostępu, jak i wersję próbną. Więc naciskamy dwukrotnie nasz ściągnięty program, naszą instalkę i czekamy, aż uruchomi się instalator. Wybieramy język, mamy angielski, francuski, niemiecki, wybieramy angielski, bierzemy dalej i czekamy, aż pasek postępu dojdzie do końca. Otwiera nam się przywitalne okno instalacji, bierzemy Next, akceptujemy warunki, które oczywiście trzeba przeczytać, bierzemy przycisk Next. Jeżeli chcesz zainstalować free trial, czyli wersję 30-dniową, darmową, bierzesz po prostu Next i ten program Ci się zainstaluje, będziesz mógł testować przez 1 miesiąc jego funkcje. Jeżeli masz klucz, wybierasz drugą opcję z licencją Mam klucz. W nazwie w zasadzie możesz wpisać dowolną nazwę, ale warto wpisać tę nazwę, którą użyliśmy podczas kupna programu. Ja otworzę sobie plik z hasłem i wpiszę odpowiednie dane. Wpisuję nazwę. Wpisuję klucz. Biorę Next. Patrzę, czy odpowiada mi ścieżka dostępu do folderu, gdzie nastąpi instalacja, i wybieram Next. Nic tutaj zwykle nie zmieniam. Tutaj instaluje mi się wtyczka do programu PowerPoint. Może być zainstalowana, chociaż ja osobiście z niej nie korzystam, mimo że bardzo dużo filmów nagrywam z PowerPointa. Zainstalujmy ją przy okazji. Bierzemy przycisk Next. Tutaj mamy opcje. Pierwsza opcja mówi nam o wystartowaniu programu po instalacji. Chcemy, żeby się ten program uruchomił po instalacji, więc zaznaczamy. Tutaj również chcemy, żeby powstała nam ikona na pulpicie naszego programu. W trzeciej opcji chcemy, żeby zainstalowała się biblioteka Camtasia Studio z różnymi efektami, z muzyką i tak dalej. Bierzemy Next. W tym momencie mamy już informację, że cała instalacja powiodła się, mamy sukces instalacji, bierzemy Finish i w tym momencie uruchamia się pierwszy raz program Camtasia Studio. Tutaj mamy informację z prośbą o rejestrację. Chwilowo tę prośbę zaniedbamy. Jeżeli chcesz, oczywiście możesz produkt zarejestrować, automatycznie jesteś odsyłany do strony internetowej, gdzie możesz to uczynić. Ja nie będę swojego produktu rejestrował. Wyłączamy wyszukiwarkę i w tym momencie otwiera już mi się program Camtasia Studio. Przy pierwszym uruchomieniu Welcome to the new Camtasia Studio. Właśnie, przy pierwszym uruchomieniu uruchamiają nam się już domyślne filmy. Film, jak wystartować z tym programem, tutoriale po angielsku. Możemy to wszystko przesłuchać, ale ja będę ten program omawiał po polsku, więc jeżeli chcesz, to zapraszam do przesłuchania tych filmów po angielsku. Jeśli nie, zapraszam do wersji polskiej.